Witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj otwieramy sobie Księgę Dziejów Apostolskich. Sięgamy do rozdziału 4 i poruszymy bardzo ciekawy temat. Czytamy od 14 wersetu. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą. Mówili, cóż poczniemy z tymi ludźmi. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu. I nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy mówić, nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud, wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Drodzy bracia i siostry, bardzo ciekawa kwestia. Należy bardziej słuchać zwierzchnictwa religijnego, czy nawet świeckiego, czy Boga. Jak to rozeznać? Co zrobić, żeby z jednej strony nie stać się zdrajcą Chrystusa, a z drugiej strony, żeby nie zostać wichrzycielem, bo przecież takie niebezpieczeństwo też grozi. Jak to rozeznać? Zobaczmy całą tę sytuację w kontekście dzisiejszych czasów, bo łatwiej nam będzie podjąć mądre i właściwe decyzje. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że Kościół w tamtym czasie dokonywał zupełnie niezwykłych rzeczy. Uzdrawiał, opiekował się ludźmi. I skracając już, szybko przeskoczymy do dzisiejszych czasów. Jak to jest dzisiaj? Czy nie jest tak czasami, że Kościół dzisiaj był zajęty tak naprawdę sam sobą? Jakkolwiek by na to nie patrzeć, tak właśnie było. Owszem, zdarzały się jakieś tam chlubne wyjątki, ale Kościół in gremio po prostu zajmował się sobą. Wszystkie konferencje były dla Kościoła. Wszystkie działania pomocowe głównie dla Kościoła. Wszelkie szkolenia dla Kościoła. Ewangelizacje, żeby to było najśmieszniejsze, ale tak było, dla Kościoła. Koncerty dla Kościoła. I nie dziwmy się, że przez te lata praktycznie ludzie się nie nawracali. Kościół pierwotny dlatego mógł twardo stanąć wobec władzy religijnej, że miał za sobą ogromne poparcie także ludzi, którzy nie należeli do Kościoła. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli, no może i bolesną dla niektórych prawdę. Jeżeli w najbliższych latach, nie 10, nie 15, 2, 3, góra, Kościół nie zacznie naprawdę głosić Ewangelii, jeśli w ciągu 2-3 lat Kościół, mówię o całości Kościoła, nie założy chociaż 500 zborów, jeżeli Kościół nie otworzy się na ludzi, którzy żyją, a będzie takich ludzi coraz więcej w biedzie, jeżeli Kościół nie będzie się troszczył o tych ludzi, jeżeli Kościół nie powróci do prowadzenia przez Ducha Świętego, do mocy, jaką Duch Święty daje, a więc między innymi nie będzie mógł nikogo uzdrowić, to wtedy, kiedy władzy religijnej, tutaj myślę o Kościele katolickim, lub władzy świeckiej, zechce się Kościół zniszczyć, to nikt za Kościołem nie stanie. No uświadommy to sobie, że nikt za Kościołem nie stanie. Te kilkanaście tysięcy ludzi, dlatego że większość i tak ucieknie i pochowa się w norach, tak jak to zrobiła teraz, te kilkanaście tysięcy ludzi będzie można izolować, zamknąć w jakichś obozach,
a nawet zabić. Nikt palcem nie kiwnie w obronie Kościoła. Tamten czas, czas dzieł apostolskich pokazuje nam, że jeśli Kościół słucha się Boga, że jeśli Kościół służy Bogu, jeśli Kościół idzie w mocy Ducha Świętego, to dzieją się rzeczy, których nawet Kościół nie był w stanie przewidzieć, zaplanować. Dzieją się po prostu cuda. I Kościół oczywiście nie funkcjonuje dla cudów, ale funkcjonuje głosząc Słowo Boże. Ale to przecież Jezus powiedział, że tym, którzy będą głosili Słowo Boże, takie, i wymienione są te znaki, będą towarzyszyły. I tyle. Przed nami jest naprawdę ciężka, ciężka praca. Ciężka praca do wykonania. I do tej pracy potrzebni są naprawdę ludzie, którzy gotowi są położyć swoje życie. To jest czas. Dzisiaj to jest czas żołnierzy Jezusa Chrystusa. Jedyną ich bronią będzie Słowo Boże. Jedynym ich uzbrojeniem będzie moc Ducha Świętego. Jedyną chwałą będzie uwielbienie Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie są niezniszczalni. Na miejsce jednego zabitego pojawi się 10 innych. Taki Kościół, w sytuacji, w której ktoś zechce mu zabronić działalności, może powiedzieć: no dobrze, sami powiedzcie, kogo mamy słuchać bardziej? Was czy Boga? Sami to powiedzcie. Dlaczego tamta władza, kościelna władza, tak byśmy powiedzieli dzisiaj, odstąpiła od karania apostołów? Dlaczego tak się stało? No znajdujemy odpowiedź. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Kościół miał niesamowite oparcie w tych, którzy uwierzyli, w tych, którzy byli świadomi, że nad tymi ludźmi jest Boża ręka, także nad tymi, którzy nie podjęli jeszcze żadnych decyzji, ale nie byli ślepi na to, co się dzieje. Gdyby tych wszystkich ludzi nie było, a było ich tysiące, to kapłani, arcykapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie rozerwaliby na strzępy apostołów. Ale Duch Święty tych ludzi wcześniej poprowadził do wspaniałej służby, do wielkiej służby. I ci ludzie naprawdę dokonywali niezwykłych rzeczy. Duch Święty był z nimi. Nawracały się tysiące ludzi. Marzenie, moje marzenie osobiste. Na jednym kazaniu, żeby nawróciło się 3000 mężczyzn. Na drugim kazaniu, żeby nawróciło się 2000 mężczyzn. I nieznana bliżej liczba kobiet. Można powiedzieć spokojnie, że tą liczbę można podwoić, a nawet potroić, bo zwykle kobiety miały większą łatwość, aby przyjmować Ewangelię Jezusa Chrystusa. 2 kazania, 15 tysięcy ludzi. Co kilka dni powstawałby zbór mający tysiące ludzi? Niemożliwe? Ludzie, jak będziecie wierzyli, że coś jest niemożliwe, to nic nie zrobicie. Nic nie zrobicie. Możliwe. Możliwe. Tak, ja wierzę w to, że pola dojrzały do żniwa. Potrzebni są odważni ludzie, którzy przyjdą i powiedzą: czas żniw rozpocząć. Nieważne za jaką cenę. Ale czas żniw rozpocząć. Czego się ciągle boimy? Jeśli nic nie będziemy robili, to za niedługo każą nam chodzić w majtkach na głowie i nikt palcem nie kiwnie w tej sprawie, bo wszyscy będą śmiali się i bali się i wykonywali polecenia. Ludzie, otwórzcie oczy, zobaczcie, że społeczeństwo jest testowane. Ile może władza? A dzisiaj okazuje się, że władza może wszystko. A może tylko tak wygląda? Jak chcemy ludziom pomóc? Jak chcecie, ludzie, zbawić kogokolwiek, jak władza pozamykała ludzi w domach? Kazała im siedzieć w domach, nawet nie możesz od tych ludzi pójść z Ewangelią. Musisz używać dzisiaj
środków masowego przekazu, które do Ciebie nie należą. Pozostaje internet, który można wyłączyć w każdej chwili. Zapracowaliśmy na to swoim konsumpcjonizmem, swoim grzesznym życiem, swoją obojętnością wobec Bożego Słowa. Zapracowaliśmy na to, ciężko na to pracowaliśmy i dzisiaj w cudzysłowie zbieramy tego owoce. Ale czas się, Kościele Boże, obudzić. Musimy to zrobić także dlatego, żeby się nie okazało, że w tej rozpaczy i w tej złości niektórzy ludzie w Kościele zostaną wichrzycielami i pójdą na barykady, wezmą do ręki broń, a przecież to nie jest działalność Kościoła. Kościół nie walczy w ten sposób. Nie w ten sposób o to, co nazywamy Królestwem Bożym, mamy walczyć. Więc ludzie, obudźcie się. Raz jeszcze wołam, otwórzcie kościoły. Otwórzcie kościoły. Otwórzcie kościoły. Róbcie nabożeństwa 5+ usługujący przez całą dobę. Przez cały tydzień. Cóż wam szkodzi, żeby to zrobić? Czego się boicie? Przecież część z was jest na etatach zborowych. Zborownicy mają prawo oczekiwać, że za te pieniądze, które bierzecie, będziecie dla nich służyć. Bierzcie się do pracy, ludzie, bo Kościół zginie, a wy razem z Kościołem zginiecie. Jak też chcemy uratować nasz naród? W jaki sposób? Jeżeli nie dotrzemy do nich z Ewangelią, jeżeli nie będziemy możliwości mieli, aby tę Ewangelię głosić, to dzisiaj jest czas, kiedy możemy to robić. Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Niech Ewangelia dotyka policjantów. Tak, to są ludzie, którzy, uwierzcie, sprzyjają Kościołowi, bo oni wiedzą, że Kościół nie stanowi problemu. Ewangelia musi dotrzeć do medyków, bo oni wiedzą, że jeśli oni są bezradni, to jednak jest coś, czego nie rozumieją w Kościele, ale Kościół ma moc, aby uzdrawiać ludzi. Ewangelia musi dotrzeć do polityków, bo oni już w części przynajmniej wiedzą, że im się wszystko rozsypało i robią przeraźliwe i przerażające dla wielu ludzi kroki, podejmują decyzje, których sami nawet nie rozumieją. Oni potrzebują wsparcia duchowego, potrzebują naszej modlitwy, potrzebują słów mądrości, potrzebują czasami proroctw, które by ich po prostu przyprowadziły z powrotem na właściwą drogę. Czy nie kochacie własnego narodu? Czy nie kochacie własnego kraju? No nie popełnijcie błędu, jak pewien biskup, który mówi, że dzisiaj jesteśmy w schronieniu i jak wyjdziemy, to będzie święto. Guzik będzie nie święto. Będzie klęska, a nie święto, człowieku. Obudź się. Zostawię was, ludzie, z takim pragnieniem, żebyście naprawdę stanęli przed Bogiem i przemyśleli swoje postawy. Potrzebujemy Kościoła pełnego chwały. Odważnego Kościoła. Potrzebujemy, jak nigdy wcześniej. Amen.